Na wczorajszej służbie, czyli do dzisiaj, do godziny 8 rano, jaworzyńcy strażacy odnotowali 21 interwencji. Taka największa ilość pojawiła się w okolicach godziny 22, gdzie ten wiatr osiągał takie największe porywy. Praktycznie do rana były usuwane skutki tego porywistego wiatru. W chwili obecnej też są kolejne zgłoszenia się pojawiają. Wiadomo, mieszkańcy jadą do pracy, budzą się rano i zauważają kolejne zniszczenia. Były to głównie połamane drzewa, a także kilka zerwanych linii energetycznych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w zachodniej części miasta, bo ponad połowę było w okolicach osiedla stałego Dąbrowy Narodowej, w okolicach elektrowni.